No dobrze, w takim razie dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam już na ostatni wykład z cyklu Podstawy Archeologii Biblijnej. Dzisiaj zajmiemy się znowu kilkoma tematami. Przede wszystkim powiem o końcowych wiekach Królestwa Izraela i zniszczeniu tego królestwa, a także wyjaśnię, co się działo z Izraelitami, którzy poszli do niewoli asyryjskiej. To jest temat tak zwanych 10 zaginionych plemion i jak się przekonamy, te plemiona nie do końca były zaginione, ale o tym powiem dalej, co się z nimi działo. Powiem o samych Asyryjczykach. Ci Asyryjczycy się cały czas przewijają przez tą historię i Izraela, i później osamotnione Judy, więc przez ten mój wykład też oni się będą trochę przewijać, ale też w jednym momencie, tak powiem, skróconą historię Asyrii, żeby to trochę bardziej rozjaśnić. Opowiem też o końcowych wiekach Królestwa Judy i zniszczeniu tego królestwa, o tym, jak funkcjonowały najważniejsze miasta, co odkryto na tych stanowiskach. Przedstawię trochę elementów religii izraelskiej, ale nie takiej religii, jaka być powinna, czyli nie tej religii, jaką Bóg przekazał w Biblii, ale tej, jaka funkcjonowała w rzeczywistości i która była daleka od tego biblijnego ideału. Zresztą też za to właśnie Izraelici zostali wygnani z Izraela i to, że funkcjonowały jakieś świątynki na wzgórzach, jakieś tam centrum kultowe w Dan i wiele innych rzeczy niezgodnych z tym, co Bóg przykazał w Biblii, no to jest jakby cały czas obecne, Bóg cały czas za to napomina Izraelitów. I nawet ja kiedyś tak myślałem, zanim w ogóle się jeszcze zainteresowałem archeologią, że gdyby kiedyś archeolodzy zbadali Izrael i pod względem religii, to prawdopodobnie nie doszliby do wniosku, że Izrael był monoteistyczny, tylko politeistyczny. No i to niestety okazało się być prawdą, kiedy już się więcej z tym zapoznałem. Krótko powiem o Babilończykach, ale bardzo krótko. I na sam koniec podam kilka zabytków związanych z archeologią Nowego Testamentu, ale nie będzie to żaden święty graal ani nic z tego typu. Będą to po prostu rzetelne odkrycia korespondujące z tekstem biblijnym. Kilka takich jest, więc też można się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o ostatni wiek Izraela, to w IX wieku przed naszą erą zaszły dosyć duże zmiany na arenie politycznej. W Aramie władzę przejął Hazael, w Asyrii zaczęły się problemy wewnętrzne i przez to Asyria przestała tak bardzo napierać na Aram, Izrael, te rejony południowe, tak jak wcześniej. A z kolei w Izraelu władzę przejęła dynastia Nimszydów, czyli bunt Jehu, jeżeli pamiętamy w Biblii. Przejęcie władzy przez Hazaela łączyło się z tym, że Hazael dosyć mocno atakował Izraelitów. Zresztą też możemy to pamiętać z Biblii, że kiedy prorok Elizeusz przemawiał do Hazaela, to on płakał, bo mówił, że wie, ile złego Hazael wyrządzi Izraelitom. I to jest bardzo widoczne właśnie archeologicznie. Jest bardzo dużo warstw zniszczeń, które przypadają właśnie na okres Hazaela i jego wojen z Izraelitami. Część warstw zniszczeń przypada na czasy przed Hazaelem, ale duża część przypada właśnie na Hazaela, więc to nam pokazuje, że trwały wojny izraelsko-aramejskie jeszcze wcześniej, przed czasami Hazaela, o czym też wiemy z Biblii, ale właśnie szczególnie w czasach Hazaela te zniszczenia Izraela przybrały na sile i szczególne ciężkie ciosy spadły wtedy na Izrael. Jednym z ważnych wydarzeń, jakie wtedy miały miejsce, był upadek dynastii Omrydów i właśnie bunt Jehu. Jedną z przyczyn takich nazwijmy światowych, dlaczego to miało miejsce, mogła być właśnie presja Hazaela na Izrael i być może właśnie to, że już Izraelici nie radzili sobie z obroną przed tym władcą i dlatego mogli odczuwać potrzebę zmian.
władzę przejęli Nimszydzi w postaci Jehu, który właśnie przejął władzę. Jeśli chodzi o sam bunt Jehu, to jest on trochę inaczej przedstawiony przez Pismo Święte, a inaczej przez źródła pozabiblijne, mianowicie przez stelę Hazaela Steldan. Mianowicie w Biblii to przejęcie władzy jest pokazane w taki sposób, że Jehu pojechał na rydwanie do Jezreel, gdzie wycofał się król izraelski po tym, jak Aramajczycy zadali mu rany. I kiedy król izraelski wyjechał mu na spotkanie, to Jehu zabił jego, a także króla Judy, który go wtedy odwiedzał. Z kolei Hazael, król Aramu, przypisuje tę zasługę sobie w steli Steldan. Tą stelę omawiałem na poprzednim wykładzie, więc jak gdyby Hazael chciał pokazać, jakim to jest wielkim władcą, właśnie przez to, że to on zabił tych dwóch królów. Jedna dobra rzecz jest taka, że jakby oba te dwa źródła wzmiankują o tym wydarzeniu, więc możemy być pewni historycznie, że miało ono miejsce. Hazael też potrzebował zasług, żeby pokazać, że jest prawowitym władcą, ponieważ był oczywiście uzurpatorem, który zabił poprzedniego władcę, więc to może być jedna z przyczyn, dlaczego przypisał tę zasługę sobie. Ale inną przyczyną może być to, że król izraelski Jehoram został ranny w bitwie właśnie z Aramejczykami. I właśnie te rany, jakie ten król otrzymał w bitwie, mogły być przyczyną, dla której Hazael miał jakiś powód, żeby przypisać tę zasługę dla siebie. Więc, bo tak jak zaobserwowałem, to nawet ci władcy starożytni jednak zazwyczaj, oczywiście, że kłamali, ale jeżeli mogli, no to starali się jednak zachować jakieś mniejsze lub większe pozory prawdziwości, że jednak pewne kłamstwa też nie przechodziły pozytywnie. Więc to mogła być taka przyczyna, dla której Hazael przypisał sobie tę zasługę. Tutaj mam wypisany ten fragment Biblii właśnie, gdzie jest o tych ranach, które zadano Joramowi, czy inaczej Jehoramowi. To jest Druga Królestwa 9:15a. Jednakże król Joram wycofał się do Jezreel, aby leczyć się z ran, które mu zadali Aramejczycy, gdy walczył przeciw Hazaelowi, królowi Aramu. Więc tu widzimy to połączenie tych relacji biblijnej i pozabiblijnej. Jeżeli chodzi o samego króla Jehu, to nie był to człowiek, który pochodził znikąd. To był człowiek, który pochodził z rodu Nimszydów i w samej Biblii niewiele więcej możemy się dowiedzieć o tym rodzie, ale źródła archeologiczne pokazują nam, że to był dość znaczący ród. Mianowicie znaleziono naczynia ceramiczne, takie naczynia zasobowe, gdzie coś przechowywano z imieniem Nimshi, czyli że ród Nimshiego, czy też Nimshi był po prostu właścicielem tych naczyń, co pokazuje, że Nimshi musiał być znaczącą osobą, czy też znaczącym rodem w Izraelu, zanim jeszcze Jehu wstąpił na tron, bo te inskrypcje pochodzą jeszcze z czasów przed tym, jak Jehu przejął władzę. No i nie są to inskrypcje Jehu, a właśnie inskrypcje Nimshi. I też właśnie te znaleziska są związane ze stanowiskami, które były silne gospodarczo. Między innymi jest to stanowisko Rehow, gdzie między innymi działała pasieka i było to miejsce, gdzie produkowano miód. To jest zresztą ciekawe stanowisko. Ja go niestety nie przedstawię w całości, tylko o nim wspomnę, ale było to silne gospodarczo stanowisko i właśnie tam między innymi znaleziono inskrypcję z imieniem Nimshiego, czyli Jehu to jest właśnie ta inskrypcja na tym naczyniu. Więc Jehu nie tylko był zdolnym dowódcą i śmiałym, jak to widzimy w Biblii i w relacji biblijnej, w tym, co możemy się o nim dowiedzieć, ale właśnie pochodził też ze znaczącego rodu, z rodu Nimszydów. A to z kolei jest przedstawienie Jehu na czarnym obelisku Salmanassara III.
To jest przedstawienie w trakcie, gdy Jehu składa temu królowi trybut. Jest to jedyne dotychczas znane graficzne przedstawienie króla izraelskiego. W takiej właśnie widzimy niezbyt chwalebnej formie. No Jehu właśnie składał trybut Salmanassarowi i w przeciwieństwie do Omrydów, którzy byli wrogami Salmanassara i starali się przeciwstawić potędze Asyrii nawet razem ze swoimi wrogami Aramejczykami, przeciwko Asyryjczykom potrafili się zjednoczyć. Tak właśnie Nimszydzi byli raczej przychylni Asyryjczykom i płacili im trybut. Nie tylko Jehu, także jego potomkowie wiemy, że płacili trybut Asyryjczykom. I co ciekawe, Asyryjczycy dzięki temu też uznawali legalność władzy tej dynastii, bo na przykład jeśli chodzi o Hazaela, który był ich wrogiem, to w swoich źródłach nazwali go synem nikogo, dając do zrozumienia, że jest uzurpatorem, a z kolei co do Jehu, to nazywał go synem Omriego, nie dlatego, że był naprawdę potomkiem Omrydów, ale w ten sposób właśnie ze względu na to, że był dla nich sojusznikiem, w ten sposób chcieli pokazać, że uznają legalność jego władzy. Cóż, wracając do Hazaela, to odniósł on zwycięstwa w wojnie nad Izraelem, przejął część izraelskich terytoriów, prawdopodobnie Galileę i Gilead. W dalszej części swoich podbojów zniszczył filistyńskie Gat. I to też był koniec tego znanego biblijnego miasta. Gat nigdy już po tym zniszczeniu przez Hazaela nie zostało odbudowane, aż później do zniszczenia przez Babilończyków funkcjonowały tylko 4 filistyńskie miasta, nie 5 tak jak wcześniej. Mam na myśli główne miasta, nie miasteczka. Presja Hazaela, jaką on wywierał na królestwo Izraela z północy, pozwoliła rozwinąć się innym krajom, które graniczyły z Izraelem i były wcześniej od niego mniej lub bardziej zależne, mianowicie Moabowi i Judzie. Moab wcześniej był podbity przez Izrael, był wasalem izraelskim, ale właśnie ta presja Aramejczyków pozwoliła Moabitom wyzwolić się spod panowania izraelskiego, a także przejąć część izraelskich ziem, m.in. twierdze Jahaz i Atarot. Później poszli jeszcze dalej. No i w tym miejscu, które wcześniej należało do Izraela, powstała stabilna granica między Izraelem a Moabem. Ta granica się utrzymała właściwie do zniszczenia przez Babilończyków. Granica moabska. Tam aż sięgał Moab. Jeśli chodzi o Judę, to też skorzystała na tej presji Aramejczyków na Izrael, bo także mogli poszerzyć swoje granice i na zachód, i na południe, bo i zniszczenie Gat, i właśnie straty Izraela pozwoliły Judzie na ekspansję w różnych kierunkach. Zyskali również kontrolę nad miastem Mispa, uczynili z niej swoją twierdzę, właśnie rozwinęli się w kierunku na zachód, właśnie tam, gdzie wcześniej kontrolę miał Gad, a także bardziej się rozwinęli trochę na południe. Ale przepraszam, tam Joasz miał kłopoty, bo musiał wszystkie dary, bo się chciał napaść na Jerozolimę. Ja nie będę wszystkich ich tak dokładnie omawiał, bo po prostu nie starczyłoby na to czasu, bo to na temat każdego władcy można by dać osobny wykład, czy mu jakby dużo czasu poświęcić, ale akurat jeśli chodzi o kłopoty, to wielu z tych władców miało mniejsze lub większe kłopoty, jeśli chodzi o Izrael i jeśli chodzi o Judę. Że to prawda, że jak gdyby Izrael miał swoje wzloty i upadki, bo później Izrael jeszcze się odrodzi, ten z północy. Teraz mówię o tej sytuacji właśnie w czasach Hazaela. Ale to prawda, jeszcze później jeszcze raz Izrael będzie przez chwilę potężny, ale o tym za chwilę powiem. Jeśli chodzi też o przyczyny, dlaczego Hazael atakował Izrael, a później Gad, to jedną z przyczyn było dominacja handlu w całym regionie, jakby przejęcie nad tym władzy i zysków przede wszystkim.
i jednym z ważnych surowców, jakie Hazare chciał kontrolować, to była miedź, która była transportowana właśnie z południa, i zdobycie albo zniszczenie tych terenów pozwoliło Hazaelowi na przejęcie kontroli nad handlem. Tak jak mówiłem, Aramejczycy bardzo osłabili Izrael, nie tylko w czasach Hazaela, także później. Część miast izraelskich mogła nawet czasowo być opuszczona. Na przykład mówi się, że mogło to być Megiddo, Tel Rehov albo Tirsa. Stanowisko Jezreel zostało opuszczone na stałe, chociaż są różne teorie na ten temat, jak to często bywa w archeologii, ponieważ jedni badacze twierdzą, że Jezreel zostało opuszczone pokojowo i że to był po prostu pewien wyraz nowej dynastii, czyli Nimszydów, że odcinają się od poprzedniej dynastii i będą sprawowali władzę po swojemu. A z kolei inni twierdzą, że Jezreel zostało zniszczone przez Aramejczyków i dlatego zostało opuszczone. No tak do końca tego nie wiadomo, jak z wieloma rzeczami w archeologii. W każdym razie zostało to miasto opuszczone na stałe. To można powiedzieć z pewnością. Ale stolica Izraela, czyli Samaria, funkcjonowała nieprzerwanie. Te wszystkie ataki, mimo że bardzo osłabiły Izrael, jednak nie doprowadziły do upadku stolicy. No i jakby to jest obraz, jaki przedstawiłem z punktu widzenia bardziej archeologii niż Biblii, ale ta relacja biblijna, między innymi na temat panowania Joachaza, bardzo się zgadza z tym obrazem archeologicznym. Ja to za chwilę przeczytam, jak to jest w Biblii opisane, ale najpierw jeszcze pokażę kilka z tych miejsc, o których mówiłem, żeby nie przekazywać tylko suchej wiedzy, ale też trochę to unaocznić. To jest Tel Rehov, to jest właśnie jedno z miast Izraela Północnego, tam gdzie Nimszydzi byli dosyć silni. To jest o tyle ciekawe miejsce, że odkryto tam pozostałości po starożytnych izraelskich pasiekach. Jak pamiętamy, Izrael był określany w Biblii często jako kraj mlekiem i miodem płynący. I właśnie Rehov to jest miejsce, gdzie odkryto w jaki sposób produkowano w Izraelu miód. No też przy okazji tej pasieki odkryto jakieś centrum kultowe, o tym już nie będę dokładnie mówił, ale tam właśnie też odkryto takie, nazwijmy to, pogańskie centrum kultowe, gdzie prawdopodobnie spalano miód w ofierze, co też zdaje się, z tego co pamiętam, było zabronione jakimś przykazaniem w Biblii i tam to, zdaje się, czyniono. Wiele innych ciekawych artefaktów też tam odkryto. Jakąś też inskrypcję, która była, zdaje się, nie do końca izraelska, więc też mieszkańcy Rehov to nie byli tylko Izraelici, ale też była ludność zagraniczna. Co też ważne a propos Rehov, to, że nie jest to biblijny Rehov. W Biblii są chyba przynajmniej dwa miasta znane jako Rehov albo Rehob, ale to nie jest żadne z nich i zdaje się, że tego miasta akurat nie połączono z żadnym biblijnym miastem, po prostu funkcjonuje ono jako Rehov. Czy słusznie, czy nie, tego nie jestem w stanie powiedzieć. A to jest właśnie widok na wykopaliska tej starożytnej pasieki. To właśnie to są ule. Tych uli było dosyć dużo. To jest też ciekawe, że ta pasieka była właściwie w samym mieście, więc ciekawą sprawą jest, jak oni sobie radzili z tymi pszczołami na co dzień, bo to też się nie dziwię im, że mieli takie ważne centrum produkcyjne w mieście, bo inaczej tylko jakiś najazd, ktoś przychodzi, no to już tego centrum nie ma, jest koniec. A tak to mieli je w obrębie miasta i musieli sobie z tym jakoś poradzić, więc to jest też ciekawe. O tej pasiece może dużo nie będę mówił, ale ona dosyć sporo tego miodu była w stanie wyprodukować.
A co jest też ciekawe w dzisiejszym Izraelu współczesnym, bo te pasieki, no to one są mniej więcej 3000 lat starsze od nas, czyli mniej więcej około 1000 lat przed naszą erą, tak plus minus. Ale przepraszam, czy to, co widać na tym zdjęciu, to miałoby znaczyć, że te ule, nasze ule, ich odpowiedzi to było jakby ze skały, z gminy? Czy to, co widać, jest coś skamieniałym, ale jakimś materiałem? Nie, to jest już jakby skamieniałe. To było wykonane bodajże z gliny. Aha. I tak, no zresztą to wszystko jakby można o tym poczytać gdzieś więcej, przy czym no materiały są chyba niestety tylko po angielsku, ale tam miały, no to było dosyć smycznie skonstruowane, miały tam, inaczej było z przodu i z tyłu skonstruowane, bo tam, żeby te pszczoły mogły się jakoś wydostać, żeby tam mieć też dostęp do tego miodu, no to było wszystko przemyślane i jakby takich rzędów uli to tam było dużo więcej, to jakby to było dużo wyższe, ich było, tak, było ściana uli i tych ścian to było tam po kilka, więc na tej podstawie też właśnie dokonano obliczeń, ile tego miodu tam produkowano. Więc to jest takie właśnie ciekawe znalezisko z Izraela, tutaj z bliska. Ach, i to, o czym właśnie nie dokończyłem powiedzieć, że do dzisiaj w Izraelu funkcjonują bardzo podobne typy pasiek, bo ten odkrywca tego stanowiska i tych pasiek dosłownie chyba tam kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca napotkał na pasieki, które naprawdę wyglądają bliźniaczo podobno do tych, czyli te tradycje się przez tak długi czas potrafiły zachować. To jest bardzo ciekawe. No, można tak powiedzieć. Spełniały swoją rolę i w bardzo podobnej formie długi czas się utrzymały. Więc to była taka chwila, żeby opowiedzieć o tych pasiekach, a teraz już wracam do panowania Joachaza i tym, jak jest ono opisane w Biblii. W 23 roku Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachaz, syn Jehu, został królem izraelskim w Samarii na 17 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Nie zerwał z nim. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom i wydał ich w ręce Hazaela, króla Aramu, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały czas. Lecz Joachaz przebłagał oblicze pańskie, tak iż Pan wysłuchał go, ponieważ widział ucisk Izraelitów, jakim ciemiężył ich król Aramu. Zatem Pan dał Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwolił spod mocy Aramu, tak iż Izraelici mieszkali w swoich namiotach jak przedtem. Jednakże nie odwrócili się od grzechu rodu Jeroboama, do którego ów doprowadził Izraela. Trwali w nim. A nawet Aszera stała w Samarii. To też bym chciał, żeby teraz zanotować, że Aszera stała w Samarii, bo to też będzie ważne, jak będę mówił o kulcie z punktu widzenia archeologii. Gdy Joachazowi zostało nie więcej żołnierzy jak tylko 50 jeźdźców, 10 rydwanów i 10 tysięcy pieszych, wytracił ich król Aramu i starł jak proch, który się depcze. Czyli bardzo niewesoły obraz, jak widzimy. A czyż pozostałe dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joachaz razem ze swoimi przodkami, pochowano go w Samarii, a syn jego Joasz został w jego miejsce królem. Czyli właśnie widzimy ten obraz, że Izrael został, nie został zniszczony jako kraj, że Samaria nie została podbita, ale został bardzo mocno osłabiony i poniósł ciężkie straty właśnie od strony północy, czyli od Aramu. Tak, 10 rydwanów, a pamiętamy, że Achab zaledwie dwa pokolenia wcześniej miał 2000 i był niezwykle potężnym królem, a tutaj zostało im 10 rydwanów, 50 jeźdźców, czyli do bardzo marnego stanu zostali doprowadzeni. Zwróćmy też uwagę, że jest niewymieniony z imienia tajemniczy wybawiciel. To jest bardzo ciekawa rzecz. I kim może być ten wybawiciel? Interpretacje mogą być różne, ale
na przykład jedna pani doktor, która właśnie prowadziła taki wykład na temat relacji asyryjsko-izraelskich, skłania się, że tym wybawicielem mogli być niewymienieni cały czas w Biblii z imienia Asyryjczycy. Ci Asyryjczycy już działali od czasów Omriego, ale czy jego dynastii, ale w Biblii cały czas nie byli wymienieni z powodów, o których mówiłem ostatnio na wykładzie. I to właśnie Asyryjczycy mogli pomóc Izraelitom przetrwać właśnie w ten sposób, że byli oni wrogami Aramu, a z kolei z Izraelitami mieli raczej, no nazwijmy je w cudzysłowie, dobre relacje. No to były bardziej relacje władca-wasal, no ale powiedzmy, że były one w miarę, no nazwijmy to w cudzysłowie, dobre. No i właśnie presja, jaką Asyryjczycy oddziaływali na Aram, mogła też pomóc Izraelitom się odrodzić i pozwoliło im to na chwilę wytchnienia. Jeżeli nawet nie był to ten wybawiciel tutaj, no bo tutaj można dyskutować, czy tu chodzi o Asyryjczyków, czy o kogoś innego, czy o jakiegoś, nie wiem, dowódcę izraelskiego, no tutaj można mieć różne interpretacje, to w późniejszych czasach z pewnością Asyria pomogła Izraelowi, ponieważ po tym, jak Asyryjczycy mieli dosyć poważne problemy wewnętrzne, po śmierci Salmanassara III wybuchła wojna domowa, bo tam jego synowie, każdy chciał być władcą i jeden był prawowitym władcą, drugi przejął władzę w Niniwie i oprócz tego miał 27 miast, które się do niego przyłączyły. Do tego też była presja z północy na Asyrię. No, mieli dosyć poważne problemy wtedy i zaprzestali tych ataków, tej ekspansji na południe, to jednak już w czasach Joasza najprawdopodobniej powrócili do atakowania południa i to mogło pomóc Izraelitom w odzyskaniu części sił. A co ciekawe, ten bunt wewnętrzny w Asyrii, ciężko o nim przeczytać. Na przykład jak czytałem artykuł na Wikipedii o Asyrii, to jakby nie jest to w ogóle tam wspomniane, tylko jest, że Asyria na jakiś czas przestała atakować królestwa na zewnątrz, jakby o tym buncie nie jest wspomniane, a jest to ciekawe między innymi dlatego, że najprawdopodobniej z tym buntem można połączyć wydarzenia w Księdze Jonasza, gdzie właśnie Niniwie grozi zniszczenie, gdzie król Niniwy, nie król Asyrii, tylko on jest tam określony mianem króla Niniwy, a stolica Asyrii właśnie nie była wtedy w Niniwie, tylko w innym mieście. I król Niniwy właśnie wtedy bardzo obawiał, że Niniwa może zostać zniszczona, więc prawdopodobnie te wydarzenia Księgi Jonasza przypadają na ten bunt i dlatego warto wiedzieć, że takie wydarzenie miało miejsce, bo to też daje nam dodatkowe tło do tej dosyć tajemniczej w inny sposób historii biblijnej, bo wtedy mamy, bo jeżeli nie wiemy o tym buncie, to mamy obraz potęgi asyryjskiej, która jest zagrożona przez nie wiadomo jakiego przeciwnika. A tak już jak wiemy, że ten bunt był i że to była kwestia wojny domowej, to możemy to lepiej zrozumieć, dlaczego tak to wyglądało. Tak, jeśli chodzi o króla Joasza, czyli wnuka Jehu, to wiemy z inskrypcji asyryjskich, że płacił on trybut władcy asyryjskiemu Adad-nirariemu III, czyli był on ich wasalem. I w relacji biblijnej też, mam nadzieję, że to pamiętamy, Joasz odzyskał część terytoriów, które stracił Jehoahaz. Może pamiętamy tą historię, że prorok Elizeusz nakazał Joaszowi uderzyć strzałami kilka razy i tyle zwycięstw później Izrael odniósł. To właśnie są te wydarzenia i rzeczywiście w tym czasie Izrael odzyskał część sił i potęgi. Po Joaszu nastał ostatni wielki król Izraela, Jeroboam II. Ja osobiście uważam, że było trzech wyjątkowo wybitnych władców Izraela. Byli to Omri, Achab i właśnie Jeroboam II.
Panował on długo, bo około 40 lat. Mówi się, że to są lata tak gdzieś 788-747. Te daty dokładne, one według różnych chronologii są zawsze różne, więc to tak mówię, jestem mniej więcej dokładnie. Izrael odzyskuje wtedy świetność pod względem terytorialnym, odzyskuje właśnie dużo swoich ziem, a także jest silny gospodarczo. No nie trzeba też mówić, że zazwyczaj kiedy jest jakiś zdolny władca i długo panuje, to ma to dosyć pozytywny wpływ na funkcjonowanie kraju. Tak było w przypadku Jeroboama II. Między innymi kulturę materialną izraelską w tym czasie odkryto na stanowiskach w Hazor, a także w Dan. Odkrywano tam także izraelskie inskrypcje, z kolei w Dan, czyli w miejscu, gdzie znaleziono stelę Hazaela, ten zabytek aramejski, o którym mówiłem. Ta stela została zniszczona, ona została znaleziona już w tej zniszczonej formie. Została po prostu rozbita, no i prawdopodobnie to sami Izraelici rozbili tą stelę, kiedy odzyskali Dan. Jeśli chodzi o to, na czym Izrael opierał swój dobrobyt, to bardzo ważny był przemysł winny i oliwny, czyli produkcja oliwy i wina, a także kwestie militarne, czyli sprzedaż wytrenowanych koni. O tej oliwie i winie warto wiedzieć, ponieważ to jest też taki motyw w Biblii, który się tam dość często pojawia, że oliwa, wino, czy też nawet na jakichś listach, czasami w jakichś księgach, gdzie jest czym handlowali Fenicjanie, no to właśnie od Izraela brali oliwę i wino. To były takie przedmioty eksportowe Izraela. W tym czasie Izrael przestał czerpać zyski z handlu miedzią z południa, bo ten zanikł, ponieważ centrum produkcji miedzi na Cyprze odzyskało dawną świetność. I właśnie jeśli chodzi o to znaczenie oliwy i wina, to odkrywa się mnóstwo pras winnych i oliwnych na terenie Izraela. Zresztą no nie tylko w tych czasach, i wcześniej, i później, trochę też o tym wspominałem. Również dokumenty pisane świadczą o dużym znaczeniu oliwy i wina. Mianowicie w Samarii znaleziono dużo ostrach, czyli glinianych, rozbitych naczyń z inskrypcjami. I na tych ostrakach są po prostu, no są to dokumenty podatkowe. Tam po prostu ci mieszkańcy, nie Samarii, tylko Izraela, piszą ile jakiego produktów oddają w ramach podatku. Czyli tam ileś tam, że tam ktoś tam taki a taki oddaje tyle a tyle wina, albo tyle a tyle oliwy jakiemuś tam urzędnikowi królewskiemu w roku panowania króla którymś tam. Król, jeśli o którego chodzi, na tych ostrakach nie jest wymieniony z imienia, więc może to są dokumenty z czasów jednego władcy, może z czasów kilku władców, nie wiadomo. Najstarsza data panowania to jest 17 lat, co oznacza, że te ostraki mogły pochodzić albo z czasów Achaba, albo z czasów Jeroboama II. Propozycje są różne. Ja osobiście bym bardziej myślał, że może chodzić tu jednak o Achaba, choć to by się nie zgadzało z takim poglądem, że piśmiennictwo rozprzestrzeniło się w Izraelu trochę później na dużą skalę. Ale właśnie część naukowców bardziej się skłania, że to jednak były czasy Jeroboama II. Chociaż to jednak też było dziwne, bo Jeroboam panował długo, a maksymalna data panowania tutaj jest 17 lat. No Achab panował bodajże 23. Więc jeżeli to byłby Jeroboam, to można by oczekiwać, że na przykład znaleziono by, że w 30 roku panowania, no ale to można oczekiwać, ale w archeologii to nie jest pewne, więc no to tak, więc no może to był Achab, może to był Jeroboam II, nie wiadomo, ale jakby widać wyraźnie, że właśnie to było coś, co Izraelici płacili w ramach podatków, oliwa i wino.
No i jak pamiętamy z Pisma Świętego, również czasy Jeroboama są opisane jako czas prosperity ekonomicznej i militarnej Izraela, choć niekoniecznie moralnej i społecznej. Pod tym względem zdecydowanie nie. Żeby unaocznić trochę to, o czym mówiłem, to jest na przykład resztki po prasie oliwnej akurat z Ekronu. Niestety problem jest w tym, że często ciężko znaleźć jest dobre ilustracje do tego, o czym mówię. Z kolei to jest trochę późniejsza prasa winna z Szefeli. To już jest następna epoka, ale żeby uzmysłowić, jak to wyglądało, to chciałem pokazać zdjęcie. Prasy winne od oliwnych różniły się zazwyczaj tym, że winne były większe i zazwyczaj były na zewnątrz miast, a prasy oliwne często nawet były po prostu w miastach i nawet w czyichś po prostu gospodarstwach domowych i były mniejsze. Tutaj jest taki schemat, jak działała taka prasa winna, czyli widzimy miejsce, gdzie te winogrona tam deptali, później takim kanalikiem spływało do tych komór. Przez jeszcze tutaj zdaje się było coś, co filtrowało to wino. No i tu widzimy w praktyce, że tutaj tam deptali, a później spływało i tam się odbywała, zdaje się, fermentacja już w tych niższych komorach, zdaje się, od razu. No i później się je przelewało do naczyń ceramicznych i sprzedawało, wywoziło, handlowało. I bukłak tam jeszcze był narysowany. Że młode wino do młodych bukłaków się wlewa. Trzeba pamiętać. Ale popatrzcie też, jak jest ten obraz w objawieniu, że Bóg depcze narody niczym w prasie winnej. Nie? I nie tylko w objawieniu, w księdze Izajasza na przykład też. Ale to jest ten obraz, nie? No. Tak. No, a mi się przypomniał jeszcze Gedeon, który wyklepywał w prasie winnej zboże, bo zagrażały mu, prawda, do... Trochę tego jest, nie? No właśnie dlatego warto się zainteresować takimi ciekawostkami archeologicznymi, bo oni jakby to nam pozwala to zobaczyć jakby naocznie, o co chodziło, a nie tylko w sferze jakiejś abstrakcji, bo sama abstrakcja nam pozwala to zrozumieć, ale jakby taki obraz naoczny pozwala to zrozumieć nieco lepiej. To z kolei są obrazki tych ostrak z Samarii, czyli tych dokumentów podatkowych. To jest rysunek kilku z tych ostrak. A to jest już jedna z tych zdjęć, jedna z tych ostrak. One nie były jakieś zapisane w jakiś sposób taki, powiedzmy, pałacowy. No to był po prostu taki zapis zwykłej ludności, która oddawała podatki. To były tego rodzaju dokumenty. Tak, dokładnie, kwit. Dokładnie. A już nie faktura. Tak, jeżeli chodzi o politykę asyryjską w tym czasie mniej więcej, to jak wspominałem wcześniej, na jakiś czas zaprzestała ona podbojów, a bardziej zadowoliła się kontrolą handlu, w szczególności za pośrednictwem swoich wasali, m.in. Izraela. Świadczy o tym m.in. stanowisko w Kuntilet Ajrut. To jest ciekawe stanowisko, ponieważ posiada ono elementy kultury materialnej i Królestwa Izraela, i Królestwa Judy. I to stanowisko to był karawanseraj, czyli taka gospoda dla karawan, które gdzieś tam dalej zmierzały. I to jest też bardzo ważne stanowisko, jeśli chodzi o poznanie kultu izraelskiego, ponieważ znaleziono tam inskrypcję, o której też za chwilę powiem. Jeśli chodzi o kult w Izraelu w tych czasach, o których mówię, to nastąpiła tam centralizacja kultu. Wcześniej, o czym też wcześniej wspominałem na poprzednich wykładach, istniały tam pomniejsze świątynki i centra kultowe, na przykład w Megiddo, Tanakh czy Tel Amal,
a w tym czasie widzimy ich zanik, z kolei wzrost świątyń centralnych, czyli na przykład Dan i Samarii. Oczywiście to były świątynie niezgodne z tym, co Bóg przykazał, o czym czytamy w Biblii, ale tak właśnie się to odbyło, że te świątynie główne zaczęły mieć większe znaczenie. W Kuntilet Ajrut, w tym miejscu, gdzie mówiłem wcześniej, odkryto bardzo ciekawą inskrypcję. Jak ją odkryto, to w ogóle jakby świat nauki, który miał jakieś takie swój obraz tego, jak wyglądała religia w Izraelu, który bynajmniej nie był zgodny z tym, o czym mówiła Biblia, jakby w ogóle chciano tą inskrypcję jakby odrzucić, ona była szokująca. Ona, tam w ogóle były przedstawione dwie postacie, zaraz tak ona wyglądała, nawet trzy. Widzimy tutaj dwie postacie. I kim są te postacie? Ta inskrypcja brzmi tak, że jest ona dedykowana Jahwe z Samarii i jego Aszerze. Jahwe z Samarii i jego Aszerze, tak. Dlatego też chciałem, żebyśmy wcześniej zapamiętali, że jest mowa o Aszerze w Samarii. I tu widzimy właśnie, że czczono tam Jahwe z Samarii i jego Aszerę. Czyli to jest bardzo ciekawe. Aszera była też boginią, że żeńską uchodziła chyba za żonę Baala, jest to przypominam. No i nie tylko Baala, uchodziła też za żonę Jahwe. Takich inskrypcji niestety, tak było. Tak było i to nie jest jedyna inskrypcja, jest też inna. Ja akurat jej nie mam w tej prezentacji, już nie miałem czasu, żeby to też włączyć, ale właśnie takie inskrypcje znaleziono. No i nie muszę dodawać, że jedna z tych postaci to jest wyobrażenie Jahwe z Samarii, co też było zabronione przez przykazania już... Tak, no to jest Jahwe, to jest Aszera. Też mamy, powiedzmy, elementy, nazwijmy to, płciowe. Nie będę w to głębiej wchodził, ale to są Jahwe i Aszera według tego wyobrażenia. Czyli to nam daje taki mocny obraz religii Izraela Północnego. Zresztą też na tych ostrakach z Samarii imiona Izraelitów kończyły się albo na Baal, albo na Jał, czyli jakby tam był kult Jahwe, ale to nie był ten kult, albo taki kult, o jakim myślimy. To był kult, trochę inny kult Jahwe niż mamy na myśli. Innego Jahwe. Tak, dokładnie, innego Jahwe. Jeszcze, żeby dodać trochę obrazu kulturowego, bo skupiam się na Izraelu Północnym, ale w Królestwie Judy w tym samym czasie istnieje wiele regionalnych świątynek. W Księgach Królewskich one są jako świątynki na wzgórzach i tak naprawdę to one funkcjonują praktycznie przez całe Księgi Królewskie. Rzadko kiedy były one niszczone. Tak, były one niszczone. Co ciekawe, rzeczywiście czasami były, ale później i tak były przywracane do wcześniejszego stanu używalności. No i też co jest ważne i co warto wspomnieć, że centralizacja kultu właśnie w Izraelu Północnym poprzedzała czasowo centralizacja kultu w Judzie. To jest też taka ciekawa obserwacja. Może być uznana za też może trochę niewygodną dla jakiegoś rodzaju poglądu o wierze, ale no tak to wyglądało po prostu. I tutaj mamy zdjęcia ze świątyni w Tel Dan. To jest już wszystko po rekonstrukcji. Przed rekonstrukcją to było trochę wszystko bardziej zniszczone. To jest właśnie obraz przed rekonstrukcją. To jest właśnie ta sławna świątynia w Tel Dan, ta, która była jedną z tych dwóch świątyń w Dan i w Betel, o których jest ciągle mowa, że to był ten grzech Izraela. W Betel nie odkryto pozostałości po tej świątyni, ale w Dan właśnie to ta świątynia została odkryta, została zrekonstruowana. Jest w takim miejscu, można powiedzieć, mistycznym, tam gdzieś blisko są właśnie jakieś drzewka, jakaś rzeka, coś. No i została zrekonstruowana, jak to wyglądało. Tutaj widzimy, gdzie mniej więcej stał ołtarz z
czterema rogami, to już jest wszystko po rekonstrukcji, a tutaj są schody. No i tutaj najprawdopodobniej stał złoty cielec. Tak to wyglądało. Tam jeszcze były też inne pomieszczenia, jakieś pomniejsze. Były też różne... Czy to jest z blachy, czy mi się zdaje? Tak. Zdaje się, że tak. Aha, no bo to jest rekonstrukcja. To jest wszystko rekonstrukcja. No mówię, no jak to odkrywano, to wszystko było w dużo, dużo gorszym stanie. Ale no, myślę, że dobrze, że zrobiono taką rekonstrukcję, no bo ona jest oparta jakby na tym, co odkryto i pozwala nam to unaocznić, jak to wyglądało, poczuć ten klimat, co to w ogóle było. Znaleziono też tam, nie mam też niestety zdjęć, różne przyrządy do kultu ofiarnego, między innymi też takie właśnie, o których czytamy w Biblii, jakie miały być używane w Jerozolimie do kultu, no to tam znaleziono dokładnie tego rodzaju też jakieś tam łopatki, coś, takie różne właśnie przyrządy do kultu świątynnego. No to tam właśnie funkcjonowało i miało się dobrze. Tutaj właśnie najprawdopodobniej stał ten złoty cielec. Tak to wyglądało. A tutaj widzimy to jest ta inskrypcja, no to było na naczyniu ceramicznym, to jest tylko już jakby odrysowane. Nawet na temat tej postaci z tyłu można mieć gra chyba na jakimś instrumencie, nie? Tak mi się wydaje. Do końca nie wiem, ale wiem, że są na pewno paralele znalezione. Pierwsze postaci mają posługi właśnie jak cielce, nie? Tak, tak. Oczywiście. Ta postać polewna. Widzę cielec, który stoi na dawnych nogach. Tak. Pytanie, dlaczego dwa? No jego Ashera. Ashera. Nie, Ashera wydaje mi się, to jest tam w tle. W tle? Nie jest to wykluczone. Bo wydaje się, że tutaj te dwie pierwsze postacie są trochę dziwnie podobne do siebie. Nie jest to wykluczone też. Właśnie ta, co do tej postaci z tyłu, to są paralele, jeśli chodzi o inne dzieła sztuki, ale i dzieła kultowe, ale już nie miałem czasu tego wszystkiego dokładnie zbadać, niestety, więc może następnym razem, jak będę mówił, to trochę więcej powiem. Ale to też były słupy, nie? Jak Gedeon chciał tak. Były słupy, ale to była też bogini, więc to było jedno i drugie akurat to. Można tak powiedzieć. Bo było zacząć funkcjonować jako skrót myślowy, tak? Postawić Asherę, to de facto postawić tyle, czy tam sposób dedykowany właśnie jej. Tak. Święte Gaje też były nazywane Asherami. Więc to było to i to, więc no tutaj widzimy jaka była. Ale tak wygląda, jakby te dwie postacie były w jakiś sposób są złączone przez ramię. Tak, jakby się trzymają. Pod ręce szły. No to inaczej, to może być też sygnał właśnie o tych dwóch miejscach kultu. Ale czy mi się wydaje, czy ta postać po prawej ma piersi zaznaczone? No, tu są i tu są, tak. I też to, że powiedzmy jakaś postać miała i żeńskie i męskie narządy płciowe, to też nie jest coś dziwnego. No, tak to czasami, no taka religia po prostu. Jeśli to przedstawia jakieś byki, to niekoniecznie muszą być narządy. To może być ogon. No, ale raczej są narządy płciowe. Raczej to są narządy płciowe. No dobrze, to na tym temacie już się nie będę zatrzymywał dalej. Jeżeli ktoś zna język angielski, to polecam wpisać w Google William Dever, bo to jest właśnie naukowiec, który jakby złamał dotychczasowy pogląd o tym, że Izrael był taki monoteistyczny, bo jakby bardziej się w taki sposób wcześniej pojmował Izrael, a właśnie William Dever jakby właśnie odkrył różne takie kwestie kultu izraelskiego prawdziwego, co zresztą jest zgodne z tym, co mówi Biblia o Izraelu. To jest właśnie śmieszne, że ludziom się wydawało, że bronią Biblii przez to, że bronią, że Izrael był monoteistyczny, a właśnie no, Biblia wyraźnie pokazuje, że tak nie było. No właśnie William Dever to jest taki naukowiec, który o tym napisał książkę i różne te przykłady kultu izraelskiego przedstawia. Właśnie też on trochę dokładniej mówi o tej postaci tam z tyłu, z tego obrazka,
Więc jak ktoś zna angielski, to warto sobie posłuchać jego wykładu. Można zajść na YouTubie, jest też cała książka. No tak, tak. Ale zwykle jednak były te okresy niewierności. No tak jak mówiłem, na przykład... No niby nie, no tak na przykład jak mówiłem ostatnio o tym stanowisku Kirbet Kejafa, no to tam raczej wygląda na to, że byli wtedy chwilowo posłuszni. Żadnych tam tego typu rzeczy nie znaleziono, ale jednak większość obrazu jest niezbyt przychylna temu biblijnemu ideałowi. Jeśli chodzi o pismo, to coraz bardziej się ono rozprzestrzeniało. No było to też bardzo związane właśnie z tym, że jest ono użyteczne dla handlu, dla takich spraw podatkowych. No to była przyczyna, dla której pismo się rozprzestrzeniało. Zresztą też dlatego w Fenicji powstało pismo literowe, właśnie ze względów handlowych. Z czasem historia się toczyła tak, że Aramejczycy znowu zaczęli odzyskiwać swoją pozycję i swoje znaczenie, ale Asyria i przede wszystkim w osobie Tiglat-Pilesera, czy Tiglat-Pilesera III też znowu zaczęła zmieniać swoją politykę. Powróciła do polityki podbojów, a także deportacji podbitej ludności. Jeśli chodzi o Izrael, to władza tam stała się bardzo niestabilna, co możemy przeczytać, że co chwilę był tam jakiś zamach stanu, cały czas, no już to był taki naprawdę schyłek. Tiglat-Pileser III, czy Tiglat-Pileser, w Biblii on też występuje jako Pul. Jest też czasami określony jako król Babilonu i trzeba zaznaczyć od razu, że były to bardzo poprawna tytulatura, ponieważ Tiglat-Pileser też koronował się na króla Babilonu i przyjął imię dynastyczne Pulu, więc to jest, oba są poprawnymi imionami. No zresztą ten władca też był, zdaje się, uzurpatorem i tam no po prostu zrobił porządek przemocą. No i on podbija izraelskie terytoria, o czym możemy przeczytać, przeprowadza pierwsze deportacje, trochę jeszcze o tym powiem. Jego następcy, już nie on, zdobywają Samarię mniej więcej w latach 722-720 i było to już, zdaje się, albo za panowania Samana Sara V, który był synem Tiglat-Pilesera, albo Sargona II. To jest imię, które znaczy prawowity władca. Jeżeli ktoś nosi takie imię, to oczywiście znaczy, że po prostu zabił poprzedniego władcę i przeprowadził zamach stanu. Dlatego prawowity władca. Dlatego prawowity władca. A... To też mamy przecież ten pierwszy król Izraela. Jak on się nazywał? Nie, Abimelek, to znaczy mój ojciec był królem. No tak, to jest coś, co jest daje... Jest ewidentnie uzurpatorem. Tak, i szczególnie właśnie upokarzające dla Izraela w moich oczach jest to, że w Asyrii właśnie mniej więcej wtedy, kiedy podbijano Izrael, odbywał się kolejny zamach stanu, czyli jakieś tam można to nazwać problemy wewnętrzne, ale w żaden sposób nie pomogło to Izraelowi się ostać. Niestety właśnie są nawet dyskusje właśnie, czy to Salmanassar podbił, czy już Sargon II. Zdaje się, że Biblia chyba przypisuje tę zasługę Salmanassarowi V, a z kolei Sargon w swoich inskrypcjach twierdzi, że to on podbił Samary. No ale no wiadomo, że to... Sargon znaczy prawowity król, tak? Tak, tak. Czy prawowity władca, chyba tak. No to jest też nawiązanie do Sargona Akkadyjskiego. To jest takie nawiązanie wielorakie, który też był twórcą jednego z pierwszych imperiów w dziejach kilka tysięcy lat wcześniej. No, więc w takich okolicznościach Samaria zostaje zdobyta. I Królestwo Izraela Północnego zostaje zniszczone bezpowrotnie. Ludność zostaje deportowana do Asyrii. W miejsce Izraelitów zostaje sprowadzana obca ludność z różnych innych krajów. Tak powstają Samarytanie. Tam zresztą mieszkają
aż po dzień dzisiejszy, chociaż obecnie jest ich chyba tylko około 1000, ale dalej istnieją, żyją, mają swoje miejsce kultowe na górze. Ale mają tendencję przyrostową, bo w latach 70. zeszłego wieku czytałem, że zostało ich już tylko 40, a w tej chwili jest około 1000, czyli mają, najprawdopodobniej mają nową krew. Także są jakieś osoby, które przechodzą na ich wiarę. Tak na marginesie. No tak, ale to jest też ciekawe, że ten naród cały czas istnieje, ale też, że został zmniejszony do takiej, aż do takiej garsteczki, jak po prostu, nie wiem, jakakolwiek wieś w Polsce trochę większa. Najdziwniejsze było to, że oni się żenili wyłącznie pomiędzy sobą, co zakończyłoby się katastrofą, nie? Tak. Nie żenili ani z Żydami, ani z Arabami, nie? Całość populacji mieszka w dwóch miejscach i jednym z nich jest nadróż. I w czasach współczesnych zresztą robi chyba badania genetyczne, żeby tam nie było problemu. Tak, żeby mogło być małżeństwo tak. Zawarte, to muszą najpierw pojechać gdzieś tam do szpitala, zrobić badania genetyczne. A na górze Garizim zrobili im też taką przyjemność, że postawili tam im jakiś słup transmisyjny, coś, że coś tam są wysyłali, oni się na to nie zgadzali, ale no to są już inne historie. Tak, no już tego nie będę teraz mówił dalej, bo to już... Godzina minęła, a jeszcze trochę zostało do powiedzenia. No i potomkowie tego Królestwa Północnego z czasem właśnie gdzieś zniknął w mroku dziejów, ale wbrew pozorom nie byli oni tacy zaginieni, za jakich się ich uważa, i archeologia trochę mówi o tym, co się z nimi działo, i o tym zaraz też powiem. To jest wizerunek z reliefów asyryjskich króla Tiglat-Pilesera III, tego właśnie, który przeprowadzał pierwsze deportacje. Zresztą no, te różne reliefy asyryjskie są bardzo bogate, pozwalają nam dużo wiedzy o tych starożytnych czasach pozyskać. Zegarek na radio. Popatrzcie! Jest podróżnikiem w czasie. No, ale powiem szczerze, że takich rzeczy, które można by źle interpretować do podróżników w czasie, jest naprawdę dużo. Nawet na tych kilku, które mam dzisiaj, że tam na przykład. Że mieli jakąś kamerę, że coś, no ale no. Prawdopodobnie no, to była jakaś oznaka władzy czy coś takiego, ale no na pewno są ludzie, którzy już powiedzieli, że to jest zegarek i że mieli wtedy prąd. No, no dokładnie, tu widzimy wskazówkę. No niestety a propos tych różnych pozostałości po Asyrii, no to obecnie nasze wspaniałe państwo islamskie ISIS troszczy się, żeby to dziedzictwo zostało zniszczone, tam przeprowadzają ataki, no czyste barbarzyństwo, tak. Niestety. Ale ta Aszur chyba leży w Turcji, mi się wydaje, tam jest dosyć jeszcze bezpiecznie. No, bo to terytorium jakoś, ono było duże, ono jest jakby podzielone na różne części, ale no to, co jest w rękach ISIS, no to los tego jest bardzo marny. Na przykład widziałem filmiki, że tam jakieś muzeum, które przejęli, jak oni to tam wszystko po prostu niszczyli, dosłownie filmiki zamieścili czyste barbarzyństwo. Kontynuując moją historię, Izrael upadł, ale ten upadek Izraela pozwolił na to, że Juda stała się silniejsza, a także zyskała populację. Mniej więcej na ten czas jest bardzo widoczne z punktu widzenia archeologii to, że populacja Judy się powiększyła. W Judzie było o 100 do 200% mieszkańców więcej, czyli po prostu... Tak, no dokładnie. Ratując swoje życie. Tak, uciekinierzy z północy właśnie zwiększyli populację Judy, więc to jest przynajmniej jedna część tego, co się stało z 10 plemionami z północy. Część po prostu uciekła do Judy i tam później funkcjonowali. A czy wiemy te 200% załóżmy, ile to było procent populacji północnego Izraela, jak to jest oceniane?
Tego nie wiem. Być może są takie dane, ale też akurat w tych książkach, z których korzystałem, to też to nie było dokładnie podane. Zresztą nawet jeżeli to są dane, to to są zawsze dane szacunkowe. To trzeba dodać, że to są dane szacunkowe. Zresztą widać 100-200%, że widać, że wyraźnie się bardzo zwiększała populacja, no ale nie wiadomo dokładnie o ile. No to są szacunki generalnie rzecz biorąc. Tak, no zresztą, że ktoś był z jakiegoś innego pokolenia, no to widzimy też później w Biblii, więc to jest część tej tajemnicy, co się stało z 10 pokoleniami. Też właśnie z punktu widzenia archeologii wyraźnie widać, że w tym czasie w Judzie pojawia się ceramika północno-izraelska, czyli wyraźny ślad, że ci ludzie po prostu przyszli ze swoją kulturą, a także obrządek pogrzebowy oraz właśnie różne instalacje rolnicze, czyli właśnie jakieś prasy, coś takiego typowe dla ludności z północy. A teraz być może nawet trochę ciekawsze, co się stało z tą ludnością, która została deportowana do Asyrii? Co się stało z tymi Izraelitami? To jest też ciekawe, bo na przykład różne jakieś ludy czasami sobie roszczą prawo, że oni są tymi 10 zaginionymi plemionami. No a teraz trochę opowiem właśnie, co się stało z tymi ludźmi, bo wbrew pozorom naprawdę dużo wiadomo, co się z nimi działo. Deportacje były prowadzone przez 3 króli asyryjskich, przez Tiglat-Pilesara III, przez Salmanassara V i przez Sargona II. I oni prowadzili tą politykę deportacji po to, między innymi po to, ona miała wiele przyczyn, ale między innymi po to, żeby po prostu zwiększyć populację Asyrii. Asyria była znacznie mniej żyzna niż południowa, nazwijmy to Babilonia, Sumer. No i Asyryjczycy po prostu chcieli wzmocnić kraj gospodarczo, a z kolei swojej własnej ludności, czyli Asyryjczykom, umożliwić służbę wojskową, no bo zamiast Asyryjczyków do pracy, no to wierną sobie ludność do wojska, a niewolnicy niech na nich pracują. No a także te deportacje miały takie znaczenie, że jakby przez to, że oni tą ludność deportowali, to jakby ta ludność nie była później skora, żeby się buntować, bo nie tylko prowadzono deportacje, jakby nie deportowano wszystkich razem, ale rozdzielano klany, jakby pozwalano zostać ze sobą tylko rodzinom takim podstawowym, a jakieś klany, jakieś większe jednostki po prostu rozdzielano i to uniemożliwiało albo znacznie utrudniało jakikolwiek bunt. Tą kampanię, o jakiej możemy też poczytać w Biblii, że właśnie przybył król asyryjski Pul, czyli ten Tiglat-Pileser III. Możemy też właśnie się o niej trochę dowiedzieć ze źródeł asyryjskich, z kronik Tiglat-Pilesera III. On się w tych swoich inskrypcjach chwali, że zabił króla izraelskiego Pekacha, czyli znowu mamy kolejne potwierdzenie postaci biblijnej w źródle pozabiblijnej, że umieścił na tronie Ozeasza, czyli tego już ostatniego króla izraelskiego, a także to, że otrzymał od Izraelitów trybut, ale było to już tylko 10 talentów złota, a także różne inne dobra, a także, że deportował ludność z kraju Bithumri, czyli jakby te dwa źródła mniej więcej mówią nam dokładnie o tym samym i Biblia, i annały Tiglat-Pilesara. Co ciekawe, też Asyryjczycy pisali, ile ludzi deportowali z konkretnych miast. Na przykład z Dabary, Jotbam i Merom deportowali 13 520 ludzi wraz z ich majątkiem. Tak to zapisywali, czyli skąd, ile ludzi, że właśnie z majątkiem. Jeżeli chodzi o same deportacje, to być może mamy obrazy takie bardziej współczesne, jakieś deportacji gdzieś, nie wiem, na Syberii albo jakichś, nie wiem, marszów śmierci, czegoś takiego, to mimo że Asyryjczycy byli brutalni, to nie do końca było tak brutalne, jak moglibyśmy sobie to wyobrazić. Oczywiście to były ciężkie marsze, ale jednak dowódcy asyryjscy, którzy byli za to odpowiedzialni, mieli za zadanie doprowadzić jeńców w dobrym zdrowiu. Nawet jest znaleziony jeden list, gdzie król asyryjski nakazuje dowódcy zająć się chorymi i zadbać o to, żeby przeżyli podróż do Asyrii.
W innym liście z kolei jakiś dowódca pisze, że jeżeli będzie iść z taką ilością ludzi, jakich ma, to część ludzi umrze z głodu i czy w takim razie część tej ludności nie może pójść z innym dowódców. Czyli takie problemy z zaopatrzeniem, ale jednak widać w tych listach, że to nie były marsze śmierci, ale to raczej były po prostu marsze w takim celu, żeby zyskać tę siłę roboczą dla Asyrii. Czyli w tym nie byli tacy brutalni i okrutni, jak można by ich o to podejrzewać. W pewnych aspektach byli być może gorsi od na przykład nazistów, ale w tym aspekcie jednak byli bardziej rozumni, nazwijmy to, że jednak dbali przede wszystkim o swój interes gospodarczy i dlatego dbali o tą ludność. Tak. O Salmanasarze V długo nie będę mówił, ale właśnie on zniszczył Sychem, Samarię, a później został obalony przez Sargona II. Sargon II z kolei w swojej inskrypcji się chwali, że zdobył Samarię, deportował stamtąd 27290 ludzi, wziął 50 rydwanów w ramach łupu. To jest też ciekawe, że część personelu wojskowego, jacy oni już mieli pod swoim posiadaniem, po prostu wcielano do armii, wojska Asyryjczykom nigdy nie było za mało, po prostu przejmowali też część tych wojska podbitego kraju, między innymi właśnie rydwany i personel izraelski. To też widać w dalszych inskrypcjach, o której... Mowa o rydwanach nie tylko w postaci fizycznych wozów, ale z załogami? Czasami tak, a czasami nie. Może być tak, może być tak. No i o tym podboju Samarii też można poczytać w innych inskrypcjach. I to jest ciekawe. Żałuję, bo zdaje się, że ta inskrypcja jest tylko po angielsku, jak zresztą większość inskrypcji. Szczęśliwie część jest po polsku, ale właśnie niestety no ciężko to znaleźć. Jednak angielski to jest język nauki, w tym języku najłatwiej jest coś znaleźć. Ale co ciekawe, tam Sargon pisze, że pokonał bogów Samarii. Nie Boga, tylko bogów Samarii. No i też właśnie informuje, że ludzi Samarii zaprowadził do innych rejonów Asyrii, a że do Samarii sprowadził ludność z innych części swojego imperium i że ustanowił tam swojego eunucha, czyli po prostu dowódcę nowej prowincji i policzył ich za Asyryjczyków. Czyli no po prostu to samo, co czytamy w Biblii, że ludność deportowana, sprowadzono inną ludność skądinąd i po prostu powstała tam prowincja asyryjska. To jest wizerunek Sargona z reliefów asyryjskich. Tak siebie ten władca przedstawiał. Jestem bardzo ciekaw, czy oni faktycznie, ci władcy, mieli takie brody w taki sposób. To musiało imponująco wyglądać, jeżeli mieli takie zdobione w taki sposób brody. To też było na pewno część tego, w jaki sposób pokazywali swój majestat królewski. Na ziemiach izraelskich Asyryjczycy utworzyli dwie nowe prowincje. Stolicą jedną z nich była Samaria, stolicą drugiej było Megiddo. Też pamiętamy, że zdaje się Jozjasz walczył później pod Megiddo i właśnie to było ważne miasto, bo to była stolica później prowincji asyryjskiej. Jeśli chodzi o te deportacje, to deportowano Izraelitów do Halach, Gozan, a także do miast Medów. To były w różnych miejscach. Trochę oddalone były od siebie te miejsca. No i też można je znaleźć pod różnymi nazwami. Na przykład Halach można znaleźć pod nazwą Kalchu. No te nazwy bliskowschodnie są bardzo różnie tłumaczone, więc czasami można mieć trochę problemów, żeby odróżnić jedne, że czasami dwie, ta sama nazwa może być naprawdę bardzo różnie przetłumaczona. Jeśli chodzi o to, jak była traktowana podbita ludność i jeśli chodzi o samą deportację i później już na miejscu w Asyrii, to część ludności była traktowana dobrze, ale większość otrzymywała dosyć ciężkie traktowanie. Nie mówię właśnie, że okrutne, ale ciężkie.
Asyryjczycy prowadzili proces filtracji deportowanej ludności pod względem tego, jaki był status tych ludzi, których podbili, czyli jaka była ich przydatność dla administracji, wojska. I właśnie część ludzi otrzymywała na tej podstawie lepsze, a część gorsze traktowanie. Ta filtracja jest też przedstawiona na reliefach asyryjskich i tutaj znowu niestety chciałem znaleźć taki relief, ale to nie jest takie proste, żeby to tak szybciutko znaleźć, a tej wiedzy jest dosyć dużo, więc niestety nie mam żadnej ilustracji, ale jest informacja właśnie, że oni też przedstawiali ten proces filtracji w swojej sztuce. I rodziny podstawowe były, jak już wcześniej wspominałem, zachowywane w całości, ale już rodziny rozszerzone, czy klany, czy jakieś większe jednostki były brutalnie rozdzielane w różne miejsca, żeby się po prostu nie buntowały i były w pełnym poddaniu wobec Asyryjczyków. Tak jak też wspominałem, właśnie mieli obowiązek dowódcy asyryjski doprowadzić ludność w dobrym zdrowiu. O, już o tym mówiłem, nie będę się powtarzał. No i też właśnie takie przedsięwzięcie poprowadzenia iluś tam tysięcy, kilku czy kilkunastu tysięcy jeńców, no to też był problem logistyczny, między innymi właśnie dostarczenie wyżywienia, było wiele też powiedzmy jakichś dzieci czy tego typu osób, więc no to nie była taka łatwa rzecz, żeby przetransportować ludzi na nowe terytoria. Jeśli chodzi o tą ludność, która została podbita, to bardzo ważnym elementem jakby polityki Asyrii było to, że oni wywierali straszną presję psychiczną i na ludność, którą atakowali, i już na pokonanych. I trauma, jaka powstała u tych ludzi w wyniku konfrontacji z Asyryjczykami, czyli ich to straszne okrucieństwo, to była ich metoda przeciwdziałania jakimkolwiek rebelią. Jakby w ten sposób oni chcieli zmusić do posłuszeństwa tą ludność, którą podbili. Czyli, że jak to się mówi, że mieli zespół stresu pourazowego i już się nie buntowali przeciwko Asyryjczykom. Jeśli chodzi o tą ludność, która została deportowana na tereny Asyrii, to do różnych dokumentów asyryjskich jest znanych przynajmniej 70 imion hebrajskich. I część z nich może być imionami Judejczyków, większość jest imionami ludności z północy i przy okazji części z nich oni są wprost nazwani, że to byli mieszkańcy Samarii, czyli Izraelici z północy. Do tych osób wymienionych z imienia należeli m.in. dwóch Azariaszów, jeden Azariasz, drugi Azariasz, Achiasz, Nadbiasz czy Nadbajasz, i te osoby były związane z wojskowością. Jeden był jeźdźcem Rydwanu, inny był dowódcą oddziału wojskowego, a jeszcze inny z nich był łucznikiem. I oczywiście te osoby otrzymywały dobre traktowanie i zdecydowanie lepsze niż inni jeńcy. I właśnie to jest to, że Asyryjczycy chcieli pozyskać personel wojskowy. No, wiadomo, że wykształcenie jeźdźca rydwanowego, no to nie była prosta rzecz. No, to było mnóstwo treningu, mnóstwo szkolenia. To była bardzo trudna rzecz, więc jak mieli do dyspozycji taką, nazwijmy to, okazję, że mogli właściwie bez większego wysiłku mieć wyszkolony personel wojenny, no to z tego korzystali. I wiemy, że właśnie Izraelici służyli później w armii asyryjskiej, między innymi właśnie jako jeźdźcy Rydwanowi. Imiona Izraelitów spotkamy także wśród obsługi pałacowej, między innymi z Kalchu i Gozan. Na przykład Neriasz był kimś w rodzaju urzędnika skarbowego, że on właśnie przyjmował różne raporty, kto ile czego dostarczył. On miał też swojego podwładnego, był to Paltiasz. A z kolei niejaki Jedajasz był przełożonym przymusowych robót. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że odkryto groby księżniczek asyryjskich i ich imiona mogą być imionami izraelskimi. Jedna się nazywała Jaba, a druga się nazywała Atalia. To, czy one były Żydówkami, być może były z Judy, jest debatowane i niektórzy się skłaniają, że tak, inni, że nie.
No nie jest to wykluczone, jest to możliwe. Trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o jeszcze inne grupy, które dobrze traktowano, oprócz urzędników i wojskowych, to byli to kapłani, między innymi też kapłani śpiewacy, różnego rodzaju rzemieślnicy, którzy mieli jakieś zdolności, ponieważ oni byli po prostu potrzebni do różnych dzieł budowlanych, między innymi różne dzieła budowlane wznoszono za pomocą przybyłej ludności, między innymi dur szarukin. Handlarzy też traktowano lepiej, a także właścicielów ziemskich, czyli wszelkie osoby, które miały jakąś przydatność po prostu większą dla państwa asyryjskiego. Z kolei złe traktowanie otrzymywali zwykli rolnicy i oni otrzymywali minimalne racje i w trakcie transportu, i później już jak pracowali dla Syryjczyków i właśnie różnego rodzaju jacyś rzemieślnicy czy pracownicy bez zdolności, oni otrzymywali takie wynagrodzenie, które byśmy dziś nazwali minimalnym wynagrodzeniem, że tak, aby przeżyć, ale powiedzmy z trudem, że dużo im tego wynagrodzenia nie dawali. Część ludności izraelskiej deportowano na granicę z Medią, czyli na takie tereny, powiedzmy, niebezpieczne, a część ludności zostawała niewolnikami lub dłużnikami, czyli też ich los nie był zbyt dobry. Jeśli chodzi o to, co się działo z tymi Izraelitami później, no to z czasem Izraelici zaczęli przyjmować imiona asyryjskie, zawierać małżeństwa z Asyryjczykami i po prostu się asymilować, czyli nastąpiła asyrianizacja. Struktura plemienna Izraelitów została złamana, no i po prostu to też było coś, co przyspieszyło tą asyrianizację i Izraeli się po prostu stopili z tymi Asyryjczykami z czasem. Tak to po prostu wyglądało. 15-18. Następną część, może teraz zróbmy sobie 10 minut przerwy, bo to była duża porcja wiedzy, a jeszcze nam trochę zostało, żebyśmy odpoczęli i później będę mówił o dalszej części.